Przyjechaliśmy dzisiaj do wsi Czacz, w której znajduje się największy pchlitark w Polsce. Tutaj przy ulicy znajdują się takie różne namioty, kontenery w stodołach, na posesjach. Ludzie mają takie stanowiska, gdzie sprzedają różne używane rzeczy, stare meble też, więc zobaczymy, czy coś ciekawego uda mi się znaleźć. Tutaj za nami galeria staroci Kasia. Wejdźmy do środka. Piękne zdobione lustra. Ale ja głównie szukam mebli i jakiegoś dużego stołu. Tutaj są na przykład takie komplety. W niektórych miejscach są podane ceny, ale tu chyba sprzedane. Piękna lampa tu, bardzo mi się podoba. My tutaj mamy trochę utrudnienia, bo z pieskami, no ale dajemy radę. Dwa pieski przyjechały na zakupy. Zobaczymy, czy uda im się coś upolować, albo może coś dla piesków znajdziemy. I w fajnym stanie te meble niektóre są. Bambi zwiedza Czacz. Może wybierze jakiś mebelek. Gdzie ty się tak śpieszysz? Wchodzimy do budynku numer 2. Ale to wygląda, robi na pewno wrażenie. To jest chyba jakaś stara stodoła. Takie krzesło ze smokiem. Szukamy mebli przede wszystkim. To jest coś, na czym się skupiam. Fajne biureczko, ale jak jakiś obraz ładny się znajdzie, to też nie odmówię. Tu jakiś stół. Ciężki będzie wybór, bo różne style. Muszę po prostu wybrać jeden, w którym chcę robić. Chcę trochę miszmaszu, żeby to też źle nie wyglądało. Oglądamy tutaj stoły, ale wszystkie póki co są dla mnie za małe. Jaki blat. Ta witrynka całkiem fajnie wygląda. Tutaj jakiś stół zdobiony, szklany. Choć szklany będzie chyba ciężko utrzymać. Ta komoda mi się podoba. Ładnie wygląda. Tu jakie azjatyckie smoki. Nieźle. Waliza stara. Budda wielka. Tutaj to już w ogóle mydło i powidło. I tutaj w takich garażach i z tyłu pole są różne bibeloty, więc będziemy oglądać. Tu widzę dużo szkła. Jakbym się znała na tych szkłach i kryształach, może bym coś upolowała, ale całe regały. A tutaj znajdują się takie namioty i też jest dużo różności. Ta szafeka piękna, malowana. Trochę ciężko podejść, bo wszędzie są stoły ze szkłem. A to jest wspomnienie z WF-u. W ogóle używa się jeszcze takiego kozła? A tutaj parawan z takimi azjatyckimi motywami i jego cena to 2000. No mi on w domu nie pasuje, ale pięknie wygląda. Tutaj ładne mają meble. To jest pięknie zdobiona witryna. Ciłała. Ta witryna też bardzo ładnie wygląda, ale moje oko przykuła również ta malowana zdobiona skrzynia. Wygląda to tak, że wchodzi się do kogoś na podwórko i tam jest napis 20 hal. No to lecimy, zobaczymy. Prócz mebli i różnych gadżetów, to wiadomo, jakieś takie do ogrodu też można dorwać. Tutaj akurat dużo takich rzeczy. Bambi, ty nie jesteś ogrodnik, szukaj dalej. No, takie hale na polu. Ten stół mi się podoba. Takie krzesełka pomalowane, nogi tak samo. I blat naturalny, ale tutaj jaki piec znalazłam. Dobrze to wygląda, wow. I drzwi niebieskie. Tutaj mi się dużo rzeczy podoba. Bardzo fajna ta komoda. Tutaj też takie ozdoby. Tutaj jest też taka przerobiona z kolorowymi szufladkami. Tutaj są mebelki tak troszkę przerabiane. Też bardzo ładny styl. Powiem, że jak na początku wjechaliśmy do tego Czacza, to tak wyglądało to różnie. A tu jakie fajne, zobaczcie, to takie malutkie. Tutaj w jednym namiocie, co weszłam, jest dużo nowego szkła. Lamp, ale są też takie bardziej nowoczesne rzeczy. Na przykład ten stół wydaje mi się mega modny i wielu osobom mógłby się spodobać, ale mi prędzej się podobają tego typu rzeczy, w sensie do tego domu, bo wydaje mi się, że taki nowoczesny styl by tam nie pasował. Bambinek jak ogląda, to jakieś strzelnice obok jest i jeszcze się zastanawia. Helikoptery latają? Czego ty szukasz? Nad tym się w sumie zastanawiam. Taka szafeczka ze szkłem do powieszenia. Można ją odmalować. Jej cena jest bardzo dobra. 120 zł. No na górze już trochę gorzej wygląda. W ogóle znalazłam namiot, gdzie są rzeczy z West Winga, więc też można znaleźć coś w fajnej obniżce. I kończę moją przygodę czaczową. Powiem wam, że jestem taka trochę zawiedziona z tego względu, że bardzo dużo było
takich mydła i powidła. Mniej było mebli, dodatku. Dużo rzeczy było w takim średnim stanie. O wiele bardziej wolę takie mniejsze pchle targi niż taką wielką miejscowość. Tutaj jest to najwięcej ludzi przyjeżdża w weekendy, w soboty i w niedzielę od 10 do 15. Natomiast teraz jest 14.30. Już wiele miejsc jest zamkniętych. Tak jak pomyślałam, moja pierwsza myśl, że meble to ja kupię po renowacji od ludzi, którzy tym się zajmują i tego będę się trzymać. Będę szukała tych mebli przez internet, bo na pewno chcę coś innego, stylowego. Nie meble, wiecie, z IKEA czy jakieś po prostu komplety. Nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu to do mojego domu nie pasuje. Jesteśmy w domu i kupiłam jedną rzecz. Już wam to pokazuję, jak zwykle robię minę dziwną, jak wyciągam rzeczy. I uwaga, słuchajcie, cena zawrotna. Ponieważ ten oto drewniany parawan udało mi się dorwać za 50 zł i on wygląda jak nowy. To był z tego właśnie namiotu, gdzie były West Wingowe jakieś promocje. Tutaj on ma takie niedoskonałości, ale wydaje mi się, że jak się to przetrze papierem ściernym, będzie to spoko wyglądać. Z piesków jestem dumna, bo byli bardzo grzeczni. Dużo ludzi ich zaczepiało, mówiło, że fajni towarzysze zakupowi. No a ja jestem zadowolona z tego, że zrobiłam takie rozpatrzenie i wiem, co jest, jakie są ceny. Także no, będę mogła polować na jakieś odnowione rzeczy online. A pokój, w którym się znajdujemy, to jeden z moich pokoi gościnnych, który ma przepiękny widok na ogród. I tutaj chciałam wam też pokazać kanapę. Ja bardzo lubię takie rzeczy zamawiać od lokalnych producentów na wymiar i właśnie wydaje mi się, że taki zielony kolor idealnie współgra z tym widokiem. I nawet mi się podoba ten parawan tutaj. Może go tu zostawię. Cześć Bambinia. Dzień dobry, w niedzielę. Zaraz jadę na mój już tradycyjny niedzielny targ. A jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to za dużo też nie nagrywałam, bo byłam zmęczona tą wizytą w Czaczu. Wiadomo, jeszcze miałam drogę do pokonania w jedną i w drugą stronę. Nie no, po prostu cuda. Bank, który się nadaje do gruntowego oczyszczania. Tutaj się przetrze. O, już się robi biały. To będzie biały dzbanek piękny. Jaki on będzie śliczny. Wróciłam z grzybobrania. Jest, liczymy. Bo jeszcze te z poprzedniego tygodnia są. O, i w gratisie dostaliśmy od pana. On chyba chce, żebyśmy u niego zamawiali więcej tych grzybów. Jakiego on przypomina grzyba? Podgrzybka. Podgrzybka. I tutaj muchomory. Policzmy ile. 17 plus 1 gratis, tak? To po 3 złote. Taniej niż poprzednio, wtedy 3,30. No bo hurtowo kupujemy, to pan nam daje tu już takie zniżki. Jakie to jest ładne! Teraz zakupy wiklinowe. Wiem, że interesują was ceny, więc tak. Ten koszyk 20 zł. Fajny jest taki z rączkami. Ten mam za 10, a ten największy był za 40, ale jest taki porządny, konkretny. Za te dwie dopłaciłam 10. Tutaj taki malutki, śmieszny. O, to mi się spodobało, bo to wygląda trochę jak drewno. Jest, jak wygląda. Drewno? No oczywiście. No właśnie, drewno. Dobra, mama mi tutaj mówi. Nie wiem, na co to szkło było. Ale czy ze szkłem, czy bez, podoba mi się to. Będzie mi tutaj właśnie pasował do takiego leśnego klimatu, a to tak wziąłem dla jaj. Akcja sadzenie grzybów. Tutaj mama posadziła. Ja mam propozycję, żeby siedział tutaj. Tu jest jakiś jeden schowany. Tak wygląda ten wazon po lekkim oczyszczeniu i zapłaciłam za niego 60 zł. Właśnie byłam odebrać paczki. Oficjalnie mój samochód stał się paczkomatem, jak widzicie, naprawdę jest tego mnóstwo, ale ja jestem takim zwolennikiem zakupów, że jak robię zakupy, to naraz wszystko otwieram i wiecie, później basta. Zaczynam wynoszenie tego i myślę, że pokażę wam tutaj to w ogrodzie. I mam nowe rzeczy z Bolesławca. Na maksa się jaram tym. Ile tego? Chyba na raty. Będę to otwierać. Najlepsze, że czekam jeszcze na jedną przesyłkę, więc chodzę z telefonem, może zaraz zadzwoni kurier. Zamówiłam tutaj takie podstawowe sprzęty, ale były one zamówione w zgodzie z naturą, że tak powiem, ze zdrowiem i z konsultacją z moją znajomą dietetyk, ale to zaraz o tym powiem. Najpierw coś, co kocham najbardziej, czyli ceramika z Bolesławca. A już za kilka dni pojawi się oddzielny odcinek, w którym pokażę, jakie zakupy zrobiłam, kiedy pojechałam właśnie do Bolesławca. Psy się rozszczekały, ale tu jakiś pies mi biegał w pobliżu. Mam tutaj 4 rzeczy, każda na inną porę roku i od tego wszystko się zaczęło. Mówię, nie będę jednej rzeczy zamawiać. To jest na wiosnę, no ale wiadomo, nie tylko. Taki piękny motylek. Cudo, co? Teraz coś na jesień, tak myślę. Tyle papieru.
Nie, no to jest takie ładne. Jesienna filiżanka to jest ceramika kalich. Tutaj mamy właśnie dyńki, grzybki i jeża, a w środku też jest piękna. Spójrzcie tylko, jak to do tego ogrodu pięknie pasuje. Teraz lato. To jest wzór, w którym ja się u nich zakochałam. Natomiast gdy byłam w Bolesławcu, nie było akurat kubka w tym kształcie z tego wzoru. Zobaczcie, jaki cudny. I ten kubek ma pojemność 300 ml. Wygląda mało, ale ja lubię właśnie ten kształt czeski, a najbardziej też lubię takie 500-400 ml. Ta filiżanka to jest właśnie 400, ale te jagódki są cudne. Na pewno jeszcze sobie coś od nich z tego wzoru kiedyś dokupię. No i teraz mój ulubiony zimowy dekor. Mam coś już od nich i teraz będę miała do kompletu taki zestaw. Nie mogę się doczekać, jak to będzie na żywo wyglądało. Rym, tym, tym. Wow. To jest ich dekoracja muzealna. Ogromny unikat i taki piękny wzór. Mam z tego kubek i tak się cieszę, że udało mi się to dorwać, bo jest bardzo ciężko. Nie wierzę. Będę siedzieć i tylko się patrzy na ten talerz, a szkoda mi coś na niego kłaść, bo mi zasłoni ten wzór. Jest dość zimno, ale przygotowałam sobie ciepłą herbatkę w moim czerpaku. I otwieram teraz czajnik. Wrzucam Wam do tego linka, ponieważ jest to bardzo wyjątkowy czajnik. Po pierwsze jest piękny, po drugie jest bardzo zdrowy. Po trzecie jest chyba 100 zł taniej, nawet licząc na płatną wysyłkę, niż na Allegro. Szukam czajnika, żeby był 100% bez plastiku i znalazłam, szczerze mówiąc, tylko jedną markę Ascot. To jest marka z Danii. Ja nawet widziałam, że bardzo popularne są te czajniki w Stanach Zjednoczonych. Jedyne, co sobie mogę wymienić na plastik, to uchwyt, ale będę korzystać z tego klasycznego. To jest najlepsza inwestycja dla naszego zdrowia. Piękny, ale ładny. Nie dość właśnie, że ładny, to jest zdrowy. Design przepiękny. Większość czajników w Polsce, które nie mają nic plastikowego, to zazwyczaj mają pokrywkę, która jest pokryta plastikiem i podczas parowania ten plastik po prostu się podgrzewa, co jest dla mnie absolutnie najgorsze. I wszystkie czajniki, które mają ten czujnik temperatury, w środku też mają taki dzyndzel, który również ma plastikową uszczelkę, a tu środek jest 100% bez plastiku. Serio Wam mówię, kilka dni poświęciłam na to, żeby znaleźć taki, który byłby zdrowy. Ja nie jem z plastiku i tym bardziej najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to go podgrzewać. To jest czajnik elektryczny. Plastikową to on ma podstawkę po prostu, no i rączkę, za którą mogę sobie tu złapać, ale nie leci para, tak jak w przypadku tych innych. Już mi się nie chce gadać 100 razy, ale jeżeli ktoś chce zainwestować, pić zdrowy, no to polecam, bo ceramiczne czajniki miałam wcześniej, ale zaczęłam czytać, że też producenci jakby nie do końca mówią, jak to jest połączone z jakąś tam uszczelką. Ja jakiś to jest dłuższy temat. Najzdrowszy czajnik, jaki znalazłam i najpiękniejszy, to jest ten. Więc gdy mówiłam, że praktycznie nie zabieram nic z mojego starego domu, to była racja. No i zakupiłam patelnię, ten teflon, śliski temat. Te wszystkie nieprzewieralne powłoki. Ja kupiłam sobie patelnię ze stali węglowej Debuaya, chyba tak to się czyta, to jest francuska marka i to jest najwyższej klasy patelnia, na której gotują szefowie kuchni. Ona wygląda na początku tak, jest ciężka, na indukcję jest ok. Sezonowanie takiej patelni, różne są sposoby, generalnie chodzi o to, żeby po prostu podsmażyć olej na niej i utworzyć taką nieprzewieralną powłoką, więc warto chwilę zachodu dla naszego zdrowia. To, z czego jest patelnia, jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. Póki co kupiłam jedną, żeby sobie ją przetestować, ale jak robiłam research w internecie, to wszyscy mówią, że to jest jakość top. To jest inwestycja w nasze zdrowie. I kolejny temat, tak jak powiedziałam, ceramika polska do jedzenia. Ale w czym przechowywać? Teraz czas na szkło i szkło chciałabym stosować z polskiej huty szkła i co w ogóle jest bardzo ciężkie, znaleźć pojemniki wyprodukowane w Polsce z uszczelką i znalazłam, słuchajcie, drewniana pokrywka i one wcale nie są drogie, więc ja Wam podsyłam, bo te szkło chińskie, ja nie wiem, jakie to ma certyfikaty, z czego to jest zrobione, co tam w ogóle się dzieje, nie znam się na tym. Ale mam co do tego jakieś pewne obawy, więc jeżeli chodzi o rzeczy, które mają kontakt z żywnością, to chciałabym używać takich słoiczków. No po prostu pięknie wyglądają. To jest szkło bezołowiowe. Kupiłam 4 takie pojemniki. Można uznać mnie za świra, ale ja uważam, że w tych czasach
warto przesadnie dbać o zdrowie. To nie są czasy, tak jak nasze babcie jadły prawdziwe jedzenie. Ja niestety jestem wychowana na jedzeniu sztucznym, zmodyfikowanym, przetworzonym, czego ponoszę ogromne konsekwencje, więc teraz po prostu dużo bardziej zwracam na to uwagę. Czekam jeszcze na garnki, ale coś ten kurier się ociąga i nie przyjeżdża. Ale jak przyjdą, to Wam pokażę, bo to też jest ważny temat. Teraz pokażę Wam rzecz, bez której nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, życia. I od tego zaczęła się moja przygoda z dbaniem o zdrowie. Mianowicie dokładnie te produkty sobie kupuję. Ja, słuchajcie, zaczynałam z poziomem witaminy D2, więc masakra. To jest okropne samopoczucie i też stan psychiczny. Nie czujemy się wtedy najlepiej. I ja przyjmuję na co dzień witaminę właśnie dokładnie z tej firmy, wrzucam Wam linka, ona jest D3 plus K2 i Adek sobie też przyjmuje i polecam, jeżeli ktoś chce zainwestować w swoje zdrowie, polecam każdemu zrobić sobie badania witaminy D. Ja obecnie mam poziom 60, coś takiego i wiecie, no to nie jest tak, że jak mam dobry poziom, to nie biorę, ja po prostu widzę, jak mój organizm reaguje, jak ją odstawiam, więc sobie sama dostosowuję te dawki do tego, jakie mam wyniki. Wiem, że lekarze nie chcą zlecać i tak dalej, ale uważam, że jeżeli ktoś miałby prywatnie zrobić jedno badanie, to jest właśnie witamina D. I druga rzecz, która zawsze musi być w moim domu, witamina C. Też z tej firmy Now najbardziej lubię, wrzucam Wam linka do niej. To jest 250 tabletek, no, ogromne opakowanie, ale tak jak mówię, wszystko co zużyłam, dokupuję dopiero teraz po przeprowadzce. W tych mniejszych opakowaniach to nie pamiętam, co ja pozamawiałam. Kupiłam takie rękawice do piekarnika żaroodporne. Czytałam bardzo dużo opinii na Allegro i wszyscy pisali, że te są najlepsze, bo ja Wam powiem, że mnie takie normalne rękawiczki z Pepco, czy z Biedronki, czy z Lidla parzą w ręce, ale to jest naprawdę konkretne. Nie kosztowały mało, ale Wam je od razu polecam, bo zobaczcie, tu jest taka silikonowa powłoka. W środku też są grube. Super. Jest mi już tak zimno, więc czas na coś do ubrania. Kocham Bambi. Wszystko z Bambi bym chciała mieć. I zrobiłam takie oto zamówienie. To moim zdaniem będzie hit. To jest takie bluzo, kocyko, polaro coś. Wow, ale fajne. Jakie to będzie ciepło. Ja to teraz zakładam od razu. Nie, no po prostu hit. Zostawiam Wam do tego linka. To jest takie fajne, cieplutkie i do chodzenia po ogródku. Bambisiu! I to jest moja Bambisia. Przez nią wszystko się zaczęło. Miłość do tego... do tego motywu, ale fajne to jest. Ja Cię nie wierzę. Następne rzeczy z tego sklepu to też bambiowe, więc uwaga, piżamka. Bardzo fajne, długie spodnie, takie w krateczkę. Rewelacja, pasują mi tutaj. I bluzka z Bambi. Bardzo fajny materiał gatunkowo, to jest 100% bawełna, więc również link do tego zostawiam. Nie no, rewelacja. Ale już nie będę teraz przymierzać, bo zimno. I jeszcze jedna piżama. Ona jest w zupełnie innym stylu, ponieważ góra to jest taka koszula na krótki rękaw i spodnie. O, bardzo fajne. To już troszeczkę cieńszy materiał, ale też skład to jest 100% wiskoza i od razu Wam powiem, że jak ktoś szuka długich spodni dla wysokich osób, to będą na 100% dobre. Zostawiam wszystko. Rewelka. Ja już widzę, będę chodzić, słuchajcie, w tym. Tutaj jest mega ciepłe, fajne. O, i kieszenie ma też. O, no to super. To można coś zmieścić, jak się idzie na górę. A teraz zapraszam do sprzątania, przynajmniej trochę kalorii się spali. Zaczynam znosić rzeczy do domu i postawiłam ten czajniczek na stoliczku i wygląda naprawdę, no po prostu bajka. Ale to jest przytulnickie, jajajaj. Pasuje teraz do jedynie, ale trawa zielona. Teraz w domu dużo wydatków, ale bardzo mnie one cieszą, bo kupuję to, na co miałam ochotę od zawsze i w szczególności jeżeli chodzi o te sprzęty do kuchni, które są po prostu zdrowe. Zaczynam montaż tego sprzętu, który mi wszyscy polecali do liści i wygląda, że może to naprawdę dużo zmienić. To jest taki wózek z grabiami, zaraz to przetestuję. Wszystko pomontować, jak ja nie lubię montować rzeczy, to jest dla mnie masakra. Tu jest mocowanie. Stopka. Podaj mamuśka. Ja zaraz to popsuję, będą jaja. To musi być tu, tylko tutaj to pasuje. Da sam przykręcić śruby. I co tam dalej? Zimno. O, zamarznę. To tak jakby nie chce się wkręcić. Chwila prawdy. Zbiera! Ło, ciepanie! Dzięki za polecenie. A
ale jakoś mało zbieram. Mi się wydaje, że to trzeba jakoś zmienić. Nie, no ładnie. Idzie. Tak jak się miało w dzieciństwie, wózek z lalką się wychodziło pod blok na osiedle, to ja teraz wychodzę z moim zbieraczem do liści. Tylko właśnie ten worek trzeba szybko opróżniać, bo naprawdę już jest dużo tego. Dla mnie to jest lepsze niż dmuchawa, bo mnie dmuchawa denerwuje, jest ciężka, głośna. O, tu idę na największe liście. O, no i tu będzie widać różnicę. Pogoda dzisiaj deszczowa, co prawda przestało już padać, no ale trawa jest mokra, ja się zawsze zachwycam kolorem zieleni po deszczu. Wyciągnęłam więc moje kalosze, też Wam pokazywałam za 40 zł z Guessa z promocji. Te są troszeczkę odkształcone, bo wyciągnęłam je z pudełka, ale wiecie, że te kalosze z Huntera mają, tak nie mogłam się doliczyć, 12 albo 13 lat i są naprawdę w zarąbistym stanie. Ja je kiedyś kupiłam na dużej promocji dawno temu. Wiem, że kosztują swoje, ale jak dla mnie naprawdę trzymają jakość, fason i w ogóle są niezniszczone. A bardzo dużo je użytkowałam, więc hunterki super. Sika la fon. Mocno się rozpadało, ale idziemy z mamą na spacer do lasu. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy mówią, że zaniedbuje psa numer jeden, a to mój sobowtór idzie. Ale leje! Babuszki wróciły do domu. O, częsione. Już raz się wytrzemy, wysuszymy. Biegałeś, tak? Pokażę Wam moje zakupy. Coś, o co mnie pytacie non-stop. Miałam pytanie, żeby pokazać, jaki podkład używam. I słuchajcie, w większości jest to ten z Mumisz. 91% naturalnych składników. Z fajnym składem. On jest dostępny tylko przez internet, więc wrzucę Wam linka. Bardzo dobrze kryje. No i ja używam ten kolor najjaśniejszy. Przy okazji tych zakupów wzięłam sobie też korektor z Catrice. To też jest niezmiennie. Używam go od lat. Moje odkrycie, ponieważ chciałabym używać jak najwięcej kosmetyków, które ma szklane opakowanie, o ile z serum do twarzy, jakimiś produktami do twarzy, kremami, nie ma z tym problemu, natomiast z żelami, no to już większe jest z plastiku i znalazłam tutaj z aloesowe, fajna cena, naturalny skład, więc również też jest dostępny tylko przez internet, to wrzucam Wam do niego linka, więc normalnie jestem tak zachwycona. Zamówiłam sobie jeszcze ten drugi odcinek, widzicie, wcale on nie jest taki ciemny, żeby sobie popróbować pomieszać i ja naprawdę robię zapasy tych podkładów, bo są najlepsze. Powróciłam do najdelikatniejszego, najłagodniejszego szamponu do włosów. Kiedyś go kupowałam w Rossmanie, on teraz nie jest tam dostępny, więc również przez internet. Tak jak mówię, zostawię Wam linki do wszystkich produktów według kolejności, które tutaj pokazuję i ten szampon jest bardzo dobry, delikatny, nie podrażnia skóry głowy, wianek. Bardzo dobrze zapakowane były tutaj produkty, nic się nie rozlało. No i też bardzo lubię używać naturalnych płynów do czyszczenia, ale zazwyczaj są takie do kuchni, do łazienki. Ja chciałam coś uniwersalnego i ten zielko jest naprawdę super. Zapach owoców leśnych, 99% naturalnych składników i również go stacjonarnie nie dostaniemy. Więc polecam Wam go, nie jest drogi. Także oto są produkty, do których regularnie wracam, a to jest nowość z polecenia, więc jestem podekscytowana, że w szkle. Czas na psiątanie. Na kolanach ze szmatką, a jak? W czasie deszczu dzieci się nudzą, myślę, że pieski też. I znalazłam w moich zapasach pieskowych takie zabawki fajne, halloweenowe, więc zaraz im dam. Jest to czas na te zabawki. O, panda nie da spokoju, Bambi grzecznie cieka, tak? Bierz tego kurczaka. Bambi, chodź, 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 ty już staniesz. Panda już wygrzyta. Pandusiu, ty już masz swój? Bambi wzięła twojego. No już kurde, wymiana. Bambi, chodź, bo ty musisz mieć mniejszego. Ty sobie go wybrałaś, masz. Panda, ty już wzięłaś. Ja ci dam panda drugiego. Wiesz, uciekaj, bo ci panda zabierze, szybko. Masz do pysia, tu. Bierz za tę końcówkę. No. Wiesz. Panda, chcesz jeszcze jednego, tak? Dobra. To wybierzesz sobie, tam ten się nie podobał. Zabieraj. Zdążyłam szybko pochować moje jelonki, zobaczcie. Grad zaczął padać tutaj. Masakra, co to za pogoda dzisiaj?